Stowarzyszenie PL18 organizuje zbiórkę makulatury na rzecz Marysi Zbrenna, chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Marysia może otrzymać lek już w styczniu, ale wciąż brakuje ponad 2,5 miliona złotych. Co trzeba zrobić, by pomóc? Nie wyrzucać ani nie palić makulatury. Zamiast tego przeznaczyć ją na zbiórkę. Makulaturę będzie można przynieść 15 października koło stadionu imienia Alfreda Smoczyka w godzinach od 8 do 15. Pieniądze ze sprzedaży makulatury zasilą konto Marysi. Wciąż można także wpłacać pieniądze na zbiórkę siepomaga.pl/Maria.